Witam, jest 13 czerwiec, przepraszam. Jesteśmy na WG Ogrodniki. Nagrywam właśnie oblot gołębi. Gołębie latają tak już z półtorej godziny. Puszczone są wszystkie na raz. Część tam jeszcze chodzi sobie w górze, część struwa na trawę. Cieszą się na razie wolnością, tak jak tutaj widać. Już tutaj zamykamy te drzwi dolne, wszystkie gołąbki wchodzą tam górą, tymi wejściami docelowymi, gdzie będą zamontowane anteny. Już mamy część gołębi, mamy zatypesowanych, resztę będziemy kończyć w następnym tygodniu, także w ciągu tam tygodnia, półtorej gołębi będą wszystkie miały typesy na nogach. Tak to wygląda. Zdrowotność jest dobra, nie powiem, że jest idealnie, bo ogólnie od momentu, jak zaczęliśmy przyjmować gołębie, to padło 3 sztuki i 10 sztuk zginęło koło domu, także od momentu, od 1 kwietnia, jak przyjeżdżają gołębie, straciliśmy 13 sztuk. Część gołębi była wymieniana, bo to była jeszcze, był to jeszcze okres, kiedy gołębie były wymieniane, jak coś tam zginęło. Teraz już, prawda, ten okres minął i to, co tutaj już ginie koło domu, no to niestety, no takie są prawa natury, takie są prawa przyrody. Nie wszystkie da się utrzymać wokół gołębnika. W tamtym tygodniu mieliśmy taki ciężki tutaj oblocik koło domu, bo grupa tam koło 100 sztuk się zerwała i szło jakieś statko też z 70 i to się połączyły i dosyć długo tutaj razem chodziły, później tak się schodziły do wieczora. Na noc tam nie było 8 sztuk, ale na drugi dzień doleciały 4, także powalczyły, później jeszcze na drugi dzień jeszcze jeden doleciał. No, obloty robię, w zasadzie staram się robić te obloty codziennie, żeby te gołębie tutaj poznawały okolice, cały czas latały i zaczynały już też łapać powoli formę. Gołębie są już zaszczepione drugi raz szczepionką kolumbą, a także zaszczepione są na ospę, także wszystkie szczepienia mamy gołąbków za sobą. Mówię, także zostało nam jeszcze do końca typesować i tak myślę, w przedziale od między 5 a 10 lipca będziemy ruszać na treningi, zaczynać będziemy gołąbki wywozić i trenować, ćwiczyć. No, zdrowotność jest na dobrym poziomie, jestem zadowolony. Tutaj w tych mniejszych miałem trochę problemu z ornitozą, bo oczy strasznie tam mi zawiły, już sobie z tym poradziłem, za 3-4 dni znowu wróciło, ale znowu jest lepiej, także myślę, że sobie jakoś z tym poradziłem, aby tylko takie problemy, no bo mówię, no młode w tym roku na różnych i hodowlach i u kolegów różnie to wygląda w tym roku, strasznie to dziwne jest, bo łapią jakąś chorobę, czy to jest rotawirus, czy cyrkowirus i w ciągu 3 godziny te gołąbki potrafią paść, także mówię, no ciężko jest utrzymać. Tutaj wiadomo, jest zbieranica z 60 paru gołębników, także no mówię, staram się, chodzę przy tym jak tylko, chodzimy przy tym jak tylko umiemy, cały czas poświęcam tym gołębiom. U mnie w prywatnej hodowli przy gołębiach w tym momencie żona pracuje, a ja całą tutaj swoją energię i wolny czas poświęcam tym gołębiom, także uważam, że no na razie to wygląda dobrze, aby się nic nie przypałętało, to będzie fajny, także mówię, no stan jest taki, że od 1 kwietnia, jak zaczęły przyjeżdżać gołębniki, straciliśmy 13 sztuk, mówię tak jak jest, ja tutaj nic nie będę ukrywał, nic nie będę owijał w bawełnę. Jeden mudek się znalazł tam 150 km od domu, telefon miałem, ale był tak wycieńczony, że ten mudek za 2 dni tam padł, tego człowieka, i też kolega dowiózł w to konto, jeden się zabił, tam
tam uderzył z tyłu, znalazłem go przy płocie, leżał, chyba zaczepił siatkę, ogrodzenie, bo miał rozdarty grzbiet tutaj, znaczy pod brzuchem, także podejrzewam, że się tam rozciął po prostu. A wygląda to tak, no padły 3 sztuki tak samo, nie widziałem jak gdyby jakiś tam oznak, przyszedłem do gonnika, leżał młody, jakoś to nie było tak, że to 3 na raz czy coś, tylko to w różnych odstępach czasowych, jeden, później za 2 tygodnie drugi. No mówię, no takie rzeczy też się dzieją, wszystko nie będzie funkcjonować na 100% poziomie, no bo się nie da, nie zbiera nic, tym bardziej, że no mówię, tak jak słucham, no to różne rzeczy dzieją się w tym roku z tymi młodymi, dlatego także ja tutaj staram się uważać i robić tutaj wszystko jak najlepiej umiem. No ostatnio zamontowaliśmy taką siatkę zaciemniającą taką i tam stoją pojniki, bo słoneczko tutaj świeci z tej strony i po prostu stał pojnik z wodą ze 3 godziny i słońce je nagrzewało i teraz pojniczki stoją w cieniu, nie nagrzewają się wodą, także wygląda to dużo lepiej. Także tak wygląda relacja na dzień 13 czerwiec. Przepraszam, że tam długo filmików nie stawiałem, ale mówię, no człowiek cały czas zalatany, dużo pracy przy gołębiach i jakoś tak nie miałem jakoś weny, żeby jakiś filmik nagrać, ale teraz będę się starał raz w tygodniu nagrywać i wrzucać, żeby koledzy wiedzieli, jaka jest sytuacja, bo tam już miałem telefony, że nie nagrywam, bo choroby są, że chorują te gołębie u mnie i dlatego filmików nie nagrywam. Absolutnie to nie ma miejsca. Tak jak widać, gołębie latają na załączonym obrazku. Te gołębie wszystkie dzisiaj są otwarte, siedzą sobie, tutaj latają. Tak jak widzicie na filmiku, nie wyglądają tragicznie, jakoś źle. Latają, lat wcześniej wypuściłem, to grupa takich może ze 250 sztuk bardzo ładnie tam ze 40 minut ćwiczyła, trenowała, także cały czas tak to wygląda, no, latają, cieszą się, wydaje mi się, że są witalne i są gołąbki zdrowe. Na dzisiaj to tyle, dalsze relacje będą w najbliższym czasie, pozdrawiam, dobry lot.